Z tej strony Bogdan, w tym filmie pokażę Wam, jak zastosować efekt Picture in Picture, czyli PIP, inaczej mówiąc, jak wstawić film albo wiele filmów w jeden film, albo miksować tymi filmami jak się tylko chce. W programie Sony Movie Studio Platinum 13, podobnie będzie też w Sony Vegas, w innych rozwiązaniach, innych firm jest różnica, że tak powiem, w Camtasia inaczej, w Magicsie inaczej, w każdym programie troszeczkę, albo nawet znacząco różni się po prostu dojście do funkcji, która umożliwia właśnie takie różnego rodzaju animacje, manewry. Więc zróbmy sobie teraz odcinek 6, pokażę Wam, jak to zrobić. Od podstaw mamy tutaj czysty jakiś projekt, otwórzmy sobie, nie, nic nie zapisujmy, czysty projekt, Ultra HD sobie włączmy, o, może tutaj sobie znajdziemy, nie Ultra HD, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Nie jakoś szczególny, ale dobra, zostawmy sobie ten tutaj 30. O, może tak. Na razie niech sobie takie, to jest mało istotne. Nazwijmy sobie to PIP. O, PIP. Będzie łatwiej. I zapiszmy, otwórzmy. I nowy mamy projekt. I teraz wrzucimy sobie dwa filmy i wsadzimy jeden film na cały ekran, drugi na przykład tu w rogu. Albo jeszcze inaczej. Jeden film na cały ekran, drugi tu w rogu, a trzeci tu w rogu. Tak więc kombinacje tutaj naprawdę możecie stosować jak sobie tylko chcecie według materiału, jaki chcecie uzyskać. Zobaczcie. Przejdźmy sobie najpierw do mapy mediów, przepraszam, projektu. Dodajmy sobie tu jakieś media. Może jakieś trzy filmy byłyby jeszcze dobre. Przejdźmy do jakiegoś... Gdzie mamy tutaj sekundeczkę. O, tutaj mamy jakieś odcinki, więc przejdźmy sobie do... Tutaj mamy co? Poradnik dla początkujących, wytnijmy stąd, dajmy go tu. OK. I teraz przejdźmy sobie do na przykład odcinek drugi. Kopiujmy sobie. Tu mamy pierwszy materiał. Kopiujmy jeszcze jeden. Siach. OK. I mamy przykładowo dwa filmy. Więcej nie będę robił, bo robi się to dokładnie w ten sam sposób. Zobaczcie, jakie to proste. Po pierwsze, musimy oczywiście poukładać na ścieżkach tutaj tak materiał, żeby miał logiczną całość. Po pierwsze, to co jest u góry będzie widoczne, to co niżej będzie zasłonięte to co u góry. Jeżeli to u góry będzie tylko troszeczkę zasłaniało dół, no to oczywiście będziemy widzieć to co jest pod spodem w tym kawałku. To tak na logikę. Więc zobaczcie, bierzemy sobie jeden film, wrzucamy sobie tu. Tak, niech będzie. I dopasujemy materiał. Teraz drugi film, przesuwamy sobie gdzieś tam na dół. OK. I w tym momencie, zobaczcie, mamy u góry film i na dole. Tutaj mam jakieś zbędne ścieżki, tutaj pousuwam, nie będę z nich korzystał. Tą ścieżkę audio wyrzucę, bo nie interesuje mnie. I tą ścieżkę też wyrzucę, i tą z muzyki też wyrzucę. I nagle się porządek nam zrobi. Czyli mamy dwa filmy. Zobaczcie. Pierwsza rzecz, to jest bardzo istotna, zobaczcie. Na samym początku ten materiał, czyli ten film, zasłania nam ten. Czyli tak naprawdę, zobaczcie. Film sobie leci, ale niestety no nic tam nie widać tego drugiego materiału. Oczywiście to, że cicho, bo usunęliśmy ścieżki audio. Mogliśmy je też ściszyć. I teraz co możemy zrobić? Zobaczcie. Wystarczy kliknąć sobie tutaj w dowolnym miejscu, tak żeby zaznaczyć prostokącikiem dany materiał. Film, zdjęcie, cokolwiek, whatever. I klikajcie sobie na tym materiale i klikacie tutaj magiczną opcję ruch ścieżki. To jest ta cała animacja, te efekty do obrazu, do filmu, tak żeby animować ścieżkę wideo nad ścieżkami, które są pod nią na liście. Dokładnie tak, jak tu w opisie to jest. Czyli animujemy sobie tą ścieżkę. Zobaczcie. Teraz ja tu zmniejszę to okno. To jest takie specjalne okno, w którym możemy sobie animować, co chcemy tak naprawdę. I teraz zobaczcie, jakie to jest bajecznie proste. Mamy sobie tu materiał i teraz zobaczcie. Klikam sobie to kółeczko, albo to, albo to, albo to, jak sobie tam chcemy. I po prostu ten prostokąt zmniejszymy. Zobaczcie. Gdyby w Waszym przypadku zdarzyło się coś takiego, że... Zaraz Wam to pokażę. O. Że jedziecie tu, a o, obraz Wam się, brzydko mówiąc, rozpieprza. Czyli inaczej mówiąc, no, nie jesteście w stanie tej proporcji zachować, to w takim wypadku dajcie sobie cofnij i zaznaczcie tutaj opcję zablokuj format obrazu. I w tym momencie nie będzie w ogóle problemu. OK, zmniejszyliśmy sobie obraz. Jest? Jest. Teraz
Zobaczmy, tak, zapiszmy sobie to. Aha, tutaj zmniejszyliśmy obraz, ale do tej ścieżki 5-sekundowej, więc ja ją sobie usunę. Tu muszę poprawić. Na dole jest opcja animowania. Ja sobie usunę tą ścieżkę, nie chcę jej. Tutaj mamy całość. Przesuńmy sobie tą ścieżkę jeszcze raz. Ale bez animowania, czyli ma być tutaj po prostu suwak na samym początku. Dobra, i co? Zamykamy. I w tym momencie mamy obraz w obrazie. Zobaczcie film. Leci, dwa filmy są naraz. Możemy oczywiście przesunąć sobie. Tak jak widzicie, obydwa pliki po prostu pracują. I teraz tak, co możemy jeszcze z tym zrobić? No, możemy oczywiście dodać jeszcze więcej takich filmów, zobaczcie. Dodajmy jeszcze jeden jakiś film. Na przykład ten, oczywiście zdjęcie też można napisy. Dodaliśmy, wrzucamy sobie tutaj na dole. Audio nam nie będzie potrzebne usunąć. I co, mamy tu trzeci film, tak? No to zobaczcie. Żeby go zobaczyć, ten film tutaj, który jest tutaj poniżej, to ten tutaj film, który jest tutaj, zasłania nam go. Czyli ten drugi nam go po prostu zasłania, więc ten musimy dać niżej pod ten, który ma być w tym miejscu. I teraz przesuwamy sobie tak, robimy sobie po prostu porządek na ścieżkach. O, w ten sposób. I teraz ten drugi film możemy sobie po prostu zmniejszyć. Wtedy ten na dole będzie całym tym tyłem, tym głównym. Ten już jest tutaj zagospodarowany, a ten jest na samej górze. I trzeba go po prostu zmniejszyć. Zobaczcie. Znowu robimy to samo. Czyli ruch ścieżki, animowanie. Podglądamy sobie. O, mniej więcej, że jest tak samo. Zsuwamy. O, możemy nawet odwrócić oczywiście. Ctrl Z, możemy wracać. Cofnij. I dajemy sobie go tam, gdzie po prostu sobie chcemy. Tu zabezpieczymy opcję osi Y i możemy wtedy na równi przesuwać bez obaw, że zejdziemy, tak jak widzicie. Dobra, tak więc już widzicie, jak zrobić obraz w obrazie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda od początku, czyli leci jeden film, drugi film, trzeci. To naprawdę bardzo praktyczne, jeżeli ktoś nie skumał do końca, o co tu chodzi, a raczej na pewno to zrobił, to zapraszam do pierwszego odcinku, w którym jest to bardzo dobrze opisane. Zachęcam Was do właśnie obejrzenia tamtego odcinka numer 1. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć Wam.